Bierzmowanie to jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w kościele katolickim, prawosławnym i anglikańskim. Zgodnie z tradycją chrześcijańską, bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Jego istotą jest przekazanie wiernym znamienia daru Ducha Świętego i umocnienie ich wiary. W czwartek w cieszyńskim zakładzie karnym sakrament bierzmowania przyjęło dwóch więźniów, którego udzielił im biskup Roman Pindel. W kaplicy zakładu karnego pojawili się również inni osadzeni oraz przedstawiciele dyrekcji i wychowawcy. Normalnie się przyjmuje sakrament bierzmowania w wieku około 15 lat. Zwyczajowo to jest grupa 20, 60, 100, 120. Natomiast są sytuacje rzeczywiście wyjątkowe. Jeżeli ktoś jest umierający, to w domu. Jeżeli ktoś jest przewlekle chory, także nie da się wziąć go do kościoła, no to oczywiście w domu bierzmujemy, no albo tak jak tutaj. Do bierzmowania skazanych przygotował kapelan cieszyńskiego zakładu karnego ksiądz Leszek Kogut. Jeżeli chodzi o procedurę udzielania sakramentu w zakładzie karnym, jest to chęć samych osadzonych. To są osoby, które uczestniczą w nabożeństwach, uczestniczą w mszy katolickiej i takie osoby zgłaszają chęć i taką potrzebę kapelanowi. Kapelan później zgłasza taką potrzebę do dyrektora zakładu karnego i ustalamy już szczegóły formalne, żeby takiego sakramentu u nas w jednostce udzielić. Osadzeni za patronów wybrali sobie świętych Emila i Dawida. Liturgia jest taka sama. No co najwyżej ten anturaż, czy całe to otoczenie, to może trochę nas jakoś nastrajać do innego przeżywania, ale myślę, że jeżeli ktoś z wiarą podchodzi do sakramentu, no to wie, że idzie o przyjęcie łaski, o spotkanie z Bogiem i o umocnienie. Na terenie zakładu karnego w Cieszynie udzielano już sakramentu bierzmowania, ale jak się okazuje, nie tylko. 2 lata temu 5 osadzonych otrzymało sakrament bierzmowania i mniej więcej możemy powiedzieć, że co kilka lat taki sakrament w jednostce jest udzielany. Jeżeli chodzi o inne sakramenty, mieliśmy taką, myślę, specyficzną sytuację, ponieważ akurat kościół z kościoła ewangelicko-augsburskiego, pastor u nas w jednostce na kaplicy udzielił chrztu dziecku z jednemu z osadzonych. Oprawę muzyczną tej uroczystości przygotowali członkowie wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji Zacheusz. Biskup Roman Pindel poświęcił tego dnia również rzeźbę przedstawiającą Chrystusa, która zawisła w kaplicy. Jeden z osadzonych w ramach zajęć kulturalno-oświatowych przygotował również na tę okazję płaskorzeźbę z wizerunkiem ojca Maksymiliana Kolbe. Na pamiątkę wizyty ta płaskorzeźba wraz z monografią cieszyńskiej jednostki penitencjarnej została przekazana księdzu biskupowi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.